Hej, hej, witajcie. Z tej strony oczywiście znowu Opera i Tyranny przed wami. Pomyślałem, że w sumie nie warto będzie pomijać jakiejkolwiek kwestii w tym właśnie momencie, ze względu na to, że w końcu mamy nagrywać gameplay. Co będę mógł pominąć, to może gdzieś tam się uda, chociaż wątpię, żeby tego było dużo i dostaniecie całkowity content z tej gry. No, więc jesteśmy w miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy, ale podczas rozmowy, i to krótkiej, no jeden tekst dosłownie, dowiedziałem się o tym, no właśnie. Drastus mówi: więzień twierdzi, że nazywa się Tarkis Demos. Drastus wzdycha głęboko, stukając okrutnym, okutym w rękawice palcem w skroń. Wobec tego sprawa jest prosta. Należy go stracić. Jego ród odgrywa istotną rolę w armii Gwardii Wenderiańskiej. Jego śmierć zdemoralizuje pozostałych przy życiu członków klanu Tarkisów. Drwiąca pożoga na to, każdy zasługuje na szansę rozgrzeszenia w służbie szkarłatnego chóru. Magiczka wytyka palcem oficera wzgardzonych. Doskonale wiesz, jak to się zawsze odbywa. Jeniec ma szansę zostać niewolnikiem lub żołnierzem. Dopiero gdy odmówi, rzucamy go psom na pożarcie. Drastus. Pozwalamy wam zabierać jeńców, ale wy nie jesteście w stanie ich kontrolować. Wysyłacie tych rekrutów na patrole, a oni uciekają do swoich. Nie mogę pozwolić, by ten nonsens trwał dłużej. Cóż, nalegam, żeby wiarołomce zabrano do głosów Nerata. A to oznacza, że znaleźliśmy się w impasie. Na szczęście jest z nami stanowiciel, który może rozstrzygnąć tę sprawę. I wiedziałem, że coś takiego będzie. Pierwczyni zwraca się do ciebie z wyczekującym uśmiechem. A zatem, co orzekniesz? Jaki los powinien spotkać tego jeńca? Dobra, zobaczmy sobie. Przychylność wzgardzonych jest pewna. Szkarłatnego chóru się buduje. Stracić tego wiarołomcę. Jedyna szansa na poddanie. Jedna szansa na poddanie wystarczy. Taka jest prawda. Jak nie chciał się poddać raz, nie podda się kolejny. I znowu ucieknie. Terasowcom nie wolno ufać. To wszystko grabieżcy, złodzieje i kumy. Nic więcej. Za pierwszym razem byliśmy stanowczo zbyt miłosierni. Drastus przyzywa najbliższego wojownika. Związać go. Niech on i jego towarzysze giną na słońcu. No i dokładnie. Nie będę cię zatrzymywał, stanowicielu. Wiem, że masz ważne sprawy do załatwienia w dolinie. Drastus salutuje ci. Jego żelazna rękawica dzwoni o pancerz. Na chwałę hegemona. Po prostu gość, obawiam się, że gość uciekłby znowu i tyle by z tego było. Teraz ja sobie włączę tylko szybki tryb, o właśnie. Bo jak mamy biegać, to biegajmy konkretnie. Dobra. Tu mamy prawie wszystko z bani, ale tu by się przydało dostać. Tu wszystko obraliśmy, że tak powiem. Zaraz, czy ja mam jakiś ekwipunek, nad którym miałem się zastanowić? Mam właśnie spiżowy falks i w ogóle. Ale to jest dwuręczna broń, to jest ciężki nagolennik, to sobie na razie zostawię. W schowku drużyny raczej nic takiego nie ma. No, zmyślność, ożywienie po pokonaniu, pancerz przebity przez ataki, ta osełka. Mikstura ochrony zwiększająca pancerz. Miód pitny, zwiększający siłę, dające niewidzialność i sigil odległego uderzenia. Nie posiadam wystarczającej wiedzy. No okej, dobra. To wiedzę trzeba będzie gdzieś tam podbudować jakoś. Tak przy okazji, gdzieś tam po drodze dostałem poziom. Tylko nie wiem, jak się tym zająć. O, w ten sposób. Punkty cech. Za każdym nowym poziomem możesz zwiększyć jedną z cech swojej postaci. Moc, chyżość, zmysłowość, żywotność lub stanowczość. Każda z nich przynosi postaci oddzielne korzyści. Rozwinięcie cechy wymaga jednego punktu. Do chwili osiągnięcia 19 punktów danej cechy wymaga później dwóch punktów. Ok. Czyli do 19 mamy jeden punkt. Generalnie w ogóle to przydałaby się ta
chyżość, ale ona nic, na nic takiego nie wpływa, co byśmy chcieli w ogóle posiadać. Tutaj moc już bardziej, ale atletyki i w ogóle całej reszty mamy sporo. Ja bym popracował nad czymś, co daje mi wiedzę. No, no przecież. Albo stanowczość. Tylko stanowczość. Tylko stanowczość. No i to ciekawe. Bo zwiększa to nam ochrony, ale ochron tak naprawdę no nam nie potrzeba, nie? Moglibyśmy inwestować dalej w moc, ale atletyki i całej reszty też nam nie będzie aż tak potrzeba, więc ta stanowczość nie jest taka takim złym pomysłem. Kurczę, niby coś to tam zwiększa zawsze, no. A jakby to było z mocą? No zawsze trochę. Tylko ciekawe, czy ta... Bo ta stanowczość, jaki ona ma wpływ na tą wiedzę? Czy to jest jakiś po prostu przelicznik, czy nie? A no właśnie. Rangi 6 plus 15, 10 zmysłowości razy 1,5 plus 5, 10 stanowczości razy 0,5. Takie buty. Zaraz, tylko zmyślność to jest to. Bo ze zmyślności do wiedzy więcej mi dochodzi. I jeszcze z przebiegłości też jest, znaczy ze zmyślności też jest przebiegłość. Tylko, że problem jest taki, że to jest taki build pod maga, no nie? Że czas ochłonięcia zdolności plus jeszcze siły zaklęcia i obrony magiczne. I tak się zastanawiam, czy by nie lepiej było zagrać sobie magiem w takim przypadku. Bo tu chodzi właśnie o tą rozgrywkę wiedzą i przebiegłością, żeby rozmawiać z ludźmi, no nie? Żeby jak najwięcej wyciągnąć doświadczenia z samych rozmów. No ale ciul. Z tego cudów nie będzie, jakby nie patrzeć. Dodatkowa celność mi na razie nie jest potrzebna, bo ja całkiem celny jestem, więc idę w tą moc, tam przynajmniej do tych 19. Żeby mieć to z bani. Punkty talentów. Twoja postać ma do dyspozycji 6 kategorii talentów. Przywództwo, obrona, potęga, zwinność, dystansowe i magia. Z każdym nowym poziomem otrzymujesz 1 punkt na kupno danego talentu w danej kategorii. Dobra. Zakładam, co my tu mamy z tego przywództwa. Drużyna zyskuje 2 dodatkowe pola na przedmioty podręczne, zaś przedmioty jednorazowe użyte w walce są bardziej skuteczne. Dodaje efekt naznaczenia do umiejętności pchnięcie. Ataki przeciwko naznaczonemu celu otrzymują premię do celności. Drużyna zyskuje możliwość uzyskania dodatkowego zestawu uzbrojenia i możliwość zmiany zestawu podczas walki z mniejszymi konsekwencjami. Stwórz aurę, co kilka sekund będzie usuwać niekorzystne efekty z ciebie i sojuszników. Okej. Przyznaję obronną premię tobie i pobliskim towarzyszom przy użyciu umiejętności pchnięcie. Użyj swojej siły woli, by natknąć sprzymierzeńców i zwiększyć na krótki czas obrażenia powodowane przez ciebie i drużynę. Kurde, sporo tego. I to takie całkiem sensowne rzeczy. No ciekawe. To z tego przywództwa to raczej... Raczej bym chyba wolał być magiem, bo tu mamy dodatkowe pole zaklęć wszystkim członkom drużyny. Premie do wszystkich cech, ale to tam walczącym. W pobliżu. Tylko ciekawe, jakie to jest w pobliżu. A, szczegóły prawym przyciskiem myszy. I w pobliżu to jest 3 metry. Nieśmiertelność. Zatnij swój sztandar na polu bitwy. Ty i twoi towarzysze w pobliżu sztandaru odzyskujecie zdrowie i otrzymujecie premię do zadawanych obrażeń. No przecież to jest genialne drzewko w ogóle. Dobra, ciśnijmy sobie dalej. I tu mamy co? Zwinność.
Dodaj fintę do swojego pchnięcia, powodując oślepienie przeciwnika po trafieniu. Wyprowadź podwójny atak. Lekka stopa. Poruszaj się szybciej w trakcie walki. Dwie bronie w mistrzostwach. Dobra. Zasięg. To jest oczywiście łucznictwo, to wiemy. Aha, no i to jest ta 6. No dobra. Zasięg. No kulawienie. Wyceluj w stopy przeciwnika. Atak dystansowy, który w razie... Aha, to to już mamy po prostu. Dobra. Ucieczka. Dodaje do pchnięcia efekt unieruchomienia. Pchnięcie zwiększa również szybkość ruchu i powoduje odstąpienie od walki. Zatruta rzutka. Wymierz w przeciwnika pewnie. Zatrutą rzutką. Jeśli trafisz cel, odczuje długotrwałą przypadłość, żrącą truciznę. Okej. Okay. Mistrzostwo w łukach. Mistrzostwo w broni miotającej. Zaciemnienie. Wybierz przeciwnika, następnie wystrzel kilka pocisków w powietrze. Każdy z nich trafi losowego wroga na wybranym obszarze, powodując unieruchomienie. No to ci dopiero. Przebijający rzut. Przebicie pancerza do ataku w bronią miotającą. Dodatkowa celność przy atakowaniu wrogów znajdujących się w odległości ponad 5 metrów. To nie powinien być problem. Unik. Jeżeli unik jest wyższy od parowania, zajmuje jego miejsce podczas obrony przed atakami zwarciu. Okej. Okay. Genialne. Zwiększa obrażenia zadawane łukiem i umożliwia wielokrotne trafianie podstawowym atakiem. No proszę. Czyli w to trzeba gdzieś iść w ogóle. Strzały w serce, z cieni. Draśnięcia i chybienia odbijają się do przeciwników stojących za celem. O matko. Pochwycenie strzały. Zyskaj szansę na pochwycenie fizycznych pocisków i zestrzelenie ich z powrotem ku napastnikom. Okej. Okay. Strzał w łeb. Krytycznie. Trafienie krytyczne z łuku spowodują krótkotrwałe ogłuszenie. Albo długotrwałe ogłuszenie. Kurde. Sporo tego. Szersze horyzonty. A talenty naszych sojuszników są na zasadzie... Tylko ograniczają się do dwóch drzewek, z którymi się oni gdzieś tam związują. Czyli na przykład nikt nie będzie miał dostępu prawdopodobnie do tego przywództwa, nie? Co my tu mamy z tej potęgi? A, to jest broń dwuręczna. No brona, no to ja rozumiem, że mistrzostwo broni jednoręcznej i tarczy. Zasięg, no to łucznictwo. Zwinność to są dwie bronie. No i magia jest zrozumiała. Zastanawiam się tylko, czy w przywództwie jest sens na przykład... Czy będąc... Inwestując w to drzewko przywództwa, czy jest sens ruszać w ogóle na przykład drzewko z zasięgu, nie? Tak jak w moim przypadku. Bo tutaj już mówię, dodatkowe pole na zaklęcie wszystkim członkom drużyny. No okej. Okay. Rozbrojenia. Przejęcie inicjatywy. Po zaatakowaniu celu z ukrycia na krótki czas zyskaj zwiększenie obrażeń powodowanych przez ciebie i drużynę. No czyli głównie skradanie, skradanie, skradanie. Wszyscy członkowie zyskują część maksymalnej ilości zdrowia, kiedy ktoś z drużyny zabija przeciwnika. No przecież to są genialne te talenty. Wybierz pokonanego sojusznika i nakaż mu wrócić do walki. Okej. Dobra. To weźmy sobie coś z tego... Kurczę, no nie wiem, z tego przywództwa? Z tego przywództwa to nie jest tak źle. Tutaj to akurat jest bardzo mało takich rzeczy... A, bo tu już mogę stąd. No to ja bym w takim wypadku chciał mistrzostwo łuku. No, to w takim wypadku idziemy w to łucznictwo, ile się tylko daje. Dobra, tu nic już nie ma. Tu na razie nic nie mogę wrócić, znaczy tego. Nic nie mogę zrobić, nie? Sigil z ogniskowania, wiedza plus 15. Magiczne symbole i układać zaklęcia. No dobra. Dobra, to tak to sobie zostawimy. No już wszystko jasne. Kurczę. Tak się właśnie zastanawiam, bo... Zobaczymy jak to będzie tym łucznikiem, ale może powinno być w porządku. Szczególnie, że łucznikiem czy magiem to mamy na przykład taką możliwość, żeby sobie stanąć z tyłu, przeciwnik tam pada, no i możemy go podnosić i z tego w ogóle dowództwa, czy rozstawiać sztandary, czy coś tam. Jakby mamy lepszy obraz pola walki, nie? Więc F6 serdeczne i na razie zostawiamy to w ten sposób. O, tu ktoś jest. Tarkis Demos. Ty,
Tarkis Demos zwisa na palu, mamrocząc przez zasklepione krwią usta. Skończ to, błagam. Zaraz, co my tu mamy? Stanowisz lepsze ostrzeżenie dla pozostałych, jeśli jeszcze się ruszasz. Zabij go, dość już wycierpiałeś, spełnię twoją prośbę. Wbijasz mu klingę w serce, szybkim pchnięciem kończysz jego żywot. Jak gościu ma umrzeć, to niech umiera. Jakoś nie jestem za tym. Jeszcze możemy go przepyrać. Czy nie możemy? Nie, coś tam z niego zebraliśmy. Can't do that. Także jakoś nie lubię, żeby się wrogowie męczyli. Jak mam ich zabić, to po prostu ich zabijam. Bardziej takim zabójcą gram niż innymi cudactwami. 30 atletyki, spokojnie jesteśmy w stanie wejść, a na górze skrzynka. I jesteśmy w stanie to otworzyć przebiegłością, lekkie rękawice oraz sigil bliskiego działania. Dobra, i zejdźmy na dół. Wszystko już w tej lokacji zrobiliśmy, więc możemy ruszyć dalej. Tylko ja sobie zobaczę te rękawiczki. Co one tutaj mają? Gdzieś tu w pancerzach będą właśnie. Lekkie rękawice skórzane. Dodatkowe odbicie, odzyskiwanie gotowości, precyzja. ONS bez broni. Obrażenia na sekundę bez broni. Spoko, gdybym tylko miał jakiegoś mnicha, to bym się nie obraził. Ale zwrotka może z tego coś wyciągnąć, no nie? Dwa odbicia, cztery precyzji. I też, żeby zadawała jak najlepsze obrażenia, no. Oj, a jakbym tak sobie je dał, to będę miał co? Odbicie, odzyskiwanie gotowości. Idę trochę lepiej niż ona na tym. Jej się moje rękawice przydadzą? Nie, nie przydadzą się, więc one idą na straty. Dobra. Kurczę, jeszcze szybciej by się przydało, żeby to się przesuwało. Prędkość przewijania dajmy na 5. Jeszcze się tak zastanawiałem nad wielkością czcionki. Czy tutaj jest gdzieś wielkość czcionki? Gdzieś mi się wydaje, że była. Dobra, ale może się mylę. Później podpowiedzi, częstotliwość wypowiedzi. Nie, mogę się mylić. No, tak jest dużo lepiej. No i super. To w takim wypadku udajemy się na dalszą podróż. I mamy mapę do obozów zgardzonych. Obóz wzgardzonych. Fort zbudowano wkrótce po rozpędzeniu buntowników w zachodniej części doliny. Archont grobowy aż dowodzi z tego miejsca wzgardzonymi. 3 godziny podróży. Na spokojnie. I nic tam się nie trafiło po drodze. Żadna potyczka, walka, nic. Okej. Spodziewałem się, że coś nas trafi, szlak gdzieś. Dobra, serdeczne F6, jak już dotarliśmy. To jesteśmy my. Tutaj jest, co to jest? Obóz skardzonych. Aha. Wiesz co, dasz radę unieść, ale zostaw wóz. W przeciwnym razie zatrzymamy i ciebie, i twoje towary. Zaraz, o co tu chodzi? Harcowniczka. Witaj, stanowicielu. Zwiadowczyni wzgardzonych pozdrawia cię skinieniem głowy. Obozowisko znajduje się tam dalej. Nie zwracaj na nas uwagi. My tylko rozprawiamy się z Hołotą. Wciąż nie rozumiem, co zrobiłem nie tak. Szanuję fakt, że te ziemie należą obecnie do wzgardzonych i z chęcią uiszczę Legionowi stosowną opłatę, ale ona w kółko powtarza o prawach kupieckich. Co to za brednie? Nie wolno mi wymienić jednego towaru za inny? Przecież nie sprzedaję broni wściekłym wieśniakom. Nic z tych rzeczy. Jesteś na ziemiach wzgardzonych. Ci wojownicy mają pełne prawo cię zabić. Powinieneś być wdzięczny, że w ogóle cię słuchają. Wszelki handel jest regulowany przez hegemona. Jeśli nie posiadasz stosownych pozwoleń, twoje towary podlegają konfiskacie. Aha, takie buty. Pozwolenie na handel? Skąd niby miałem? To znaczy, do kogo miałbym się zwrócić w tej sprawie? Nie do nas. To nie nasz problem. Jeśli chcesz, możesz udać się do miasta niechcianego i przedstawić sprawę Tunonowi. Najpierw jednak nieco cię odciążymy i uwolnimy od towarów. To powinno uczynić czekającą cię długą wędrówkę nieco bardziej znośną. Pozwólcie, że ja sobie najpierw przeczytam odpowiedzi, a później wybraną będę czytał wam. Okej.
Wszystkie sprawy rozstrzygane przez Tunona mogą być również rozstrzygane przeze mnie, albo lepiej, żebyś podał mi naprawdę dobry powód, dla którego miałbym ci pomóc. I to jest dobre. A nad czym się tu rozwodzić? Powinniśmy zabić tego kundla i wojowniczka milknie, zasłoniwszy usta dłonią. Jeśli stanowiciel pragnie rozstrzygnąć tę sprawę, uprzejmość wymaga, byśmy go wysłuchali. Kobieta odchrząkuje, patrząc na ciebie wyczekująco. To sprawa wzgardzonych. Wiem jednak, że reprezentanci sądu lubią wydawać wyroki. Cóż, możecie mnie teraz obrabować i zabrać moje zaopatrzenie. Kupiec wyciąga fiolkę ze swojego wozu, aby zostawić mnie w spokoju i przez cały rok cieszyć się fermentowanym miodem. Mam nawet parę rodzinnych receptur na środki przeciwbólowe i mikstury lecznicze, które bez wątpienia przydadzą się każdej armii. Odkorkowuję małą ceramiczną fiolkę. Zapach goździków i lanoliny atakuje twoje nostrza. Te towary są niezbędne do prowadzenia działań wojennych. Powinniśmy zostawić handlarza w spokoju, albo... Przebiegłość skłam. Ciekawe, niedawno doszły mnie słuchy o zaginięciu karawany wiozącej odczynniki. No tak, wiedzy i przestępcy nie mam. Łowca, masz mnie za idiotę? Te odczynniki są rzadkością w tych stronach. Jesteś pewien, że nie ukradłeś ich wojskom hegemona? I to bierzemy jako łowca. Nie wiem. Kupiec sztywnieje i robi się czerwony na twarzy. Nie wiem, co masz na myśli. Chwyć go za kołnierz. Masz mnie za skończonego kretyna. Do wzgardzonych. Myślę, że temu Terascowi przydałaby się nauczka. Miałeś rację, zabijcie tego kłamcę i podzielcie się towarami z Legionem. Chwyć go za kołnierz. Spokojnie, bowiem wszystko, tylko nie rób mi krzywdy. Większość rzeczy znalazłem w lasach doliny, ukrywałem się, gdy słyszałem odgłosy walki, a potem rozglądałem na polu bitwy i brałem wszystko, co zostało nie zostało zabrane przez zwycięzców. A więc ograbiasz zwłoki wzgardzonych? Jak inaczej zdobyłbyś to żelazo? Zwiadowczyni wskazuje na wóz handlarza. Chciałeś sprzedać nam nasze własne uzbrojenie? Jeśli którykolwiek z przedmiotów ma właściciela, to wszystko zwrócę. Przecież to żelazo pordzewiałoby do cna, gdyby leżało w błocie na polu bitwy. Wzgardzeni nie są liczną armią, prawda? Potrzebujecie kogoś takiego jak ja, kto zbiera wasz ekwipunek, który inaczej się zmarnuje. I to jest niezły pomysł. Możesz handlować swoimi towarami, jednak skłam raz jeszcze, a każę cię zabić. Wzgardzeni będą tolerować twoją obecność, ale sowicie wynagrodzisz im ich życzliwość. Zostaw ten wóz jako dar dla grobowego Asha, następnie wynoś się stąd i nigdy nie wracaj. Okradałeś archontów i zamierzałeś sprzedać im ich własność. Zapłacisz za to życiem. Jakby nie patrzeć, to nie jest zły pomysł, żeby handlarza zatrzymać. No, gościu zbiera wszystko to, co i tak armia zostawi za sobą. Ale on nie ma zezwoleń. Pozwalasz temu prostakowi zarabiać, podczas gdy powinien uiszczać opłaty handlowe? Jak każdy podbity terasowiec? Stanowicielu, masz prawo rozstrzygać spory, gdy bierzemy się za łby z chórem, ale w tej sprawie nie masz żadnej władzy. Mogę natychmiast udzielić mu zezwolenie na handel. Wierz mi, przyda się Legionowi. Wzgardzeni będą tolerować twoją... i tak dalej. O, atletyka 32. Podejdź bliżej, kwestionujesz mój osąd? Kwestionuję. Masz prawo interweniować, gdy nie zgadzamy się z chórem, ale ten dureń nie jest zaprzysiężonym żadnemu archontowi i nie jest pod niczyją ochroną. 6% za tam. Zwiadowczyni ociera skroń, wydając z siebie przeciągły, pełen frustracji syk, po czym unosi ręce. A zresztą rób jak uważasz, stanowicielu. To wszystko nie jest warte stawania przed sądem Tunona. Zyskujesz przychylność na rozstajach Letieny. No i fair deal. Serdeczne dzięki. Już myślałem, że zostanę obrabowany i zostawiony na pewną śmierć. Sądziłem, że wzgardzeni okażą mi wdzięczność za chęć dostarczenia im świeżej żywności. Od tej pory będę się wychwalał? Nie będę się wychwalał. A, no bo wyłapałem, że będę cię wychwalał. Tylko nieważne. No i dobrze. Mamy i tak u nich sporo przychylności, więc możemy sobie na takie rzeczy pozwolić. Dobrze jest właśnie w rozmowach gdzieś tam zyskiwać przychylność i kiedy przychodzi co do czego, zwrotka. Zwolnij na chwilę. Wiem, że oboje chcemy popatrzeć, jak archonci kłócą się o taktykę, jak sroki o błyskotkę, ale muszę cię najpierw o coś zapytać. Co takiego? Głosy Nerata powiedział mi, że przebywasz jako mediator. Biorąc pod uwagę źródło tej informacji, cóż, odnoszę wrażenie, że usłyszałem tylko połowę prawdy.
Powiedz, no, co czyni cię tak wyjątkowym? Takie buty. Przebiegłość. Czy głosy Nerata poprosił cię, byś mnie szpiegowała? Zwrotka przygląda ci się z niepokojem. Wyraźnie nie wie, co powiedzieć. Czyżby cię to dziwiło? To przecież Archon Tajemnic. Wiesz, wiedza to jego specjalność. Podobnie jak zyskiwanie przewagi nad grobowym aszem. Ta para walczy ze sobą jak dwójka rekrutów o miejsce przy ognisku. To nic złowieszczego. Głosy jest ciekaw, dlaczego tu przybywasz. Gdyby chciał wiedzieć więcej, nie działałby w sposób tak oczywisty. Wysłałby któregoś z groźniejszych sługusów, a nie mnie. No ciekawe. Co jeszcze powiedział ci głosy Nerata? Tylko tyle, że znajdę cię w ruinach. Szczerze mówiąc, łatwo cię dostrzec w tłumie. Jesteś jedyną osobą w okolicy, która nie przeszła jeszcze smrodem rzeki Matani. Wybucha śmiechem, który jednak wydaje się wymuszany. Skąd ta podejrzliwość? Mam takie przeczucie, kiedy archonci się spotykają, atmosfera staje się napięta jak cięciwa łuku. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że żaden kompromis nie skłoni ich do współpracy. Jak sądzisz, dlaczego archonci się kłócą? Jestem w szkarłatnym chórze od wczesnych dni podbojów, więc widziałam, jak napięcie rosło przez parę lat. Archonci mają w sobie pewien rodzaj energii, jak dwie burze, które wkrótce się zderzą. Słyszałam, że grobowy Ash i głosy Nerata poszli na noże jeszcze w północnym Imperium, ale nie znam szczegółów. Bzdury, jeśli Alchonci nie potrafią przymknąć oczu na przeszłe niesnaski, to nie nadają się na dowódców. Szybko się denerwujesz, co? Nie mówię, że nie masz racji, ale lepiej uważaj o tym, co mówisz otwarcie. Zwykle znajdą się chętni, którzy doniosą Archontom o takich słowach. W sumie... No dobra, w takim wypadku przybywam głosić edykt Kairosa. To nawet ma sens, biorąc pod uwagę, jak długo armie męczą się z tym oblężeniem. Nie dziwię się, że Kairos wysłał cię z edyktem, żeby przyspieszyć bieg wydarzeń. Czy go przeczytałeś? Wiesz, co głosi? Archonci muszą zdobyć salę wyniesienia przed dniem mieczy Kairosa, albo wszyscy zginą. Kolejny powód do kłótni między archontami. Dziękuję, że mi powiedziałeś. Jeśli Kairos zacznie w nas ciskać piorunami, powiedz mi, kiedy mam się schować. Namiot dowodzenia znajduje się pośrodku obozu. Ruchem głowy wskazuje na północny wschód. Ile mamy jeszcze tej lojalności? Trzeci poziom, prawie czwarty, okej. Jeszcze jedno. Strzeż się w obecności wzgardzonych. Bardzo poważnie traktują swój fach, a większość z nich uderza w głowę zbyt wiele razy. Uderzono w głowę zbyt wiele razy. Okej. Odblokowano zdolność za reputację. Śmierć przez tworzy. Mam to gdzieś tutaj? O, mam. Wyrzuć zwrotkę w powietrzu, umożliwiając jej wystrzelenie w przeciwniku serii celnych strzał. Każda strzała trafia cel i przebija pancerz. Serdeczne przejść. Dobra. Tu mamy zamkniętą skrzyneczkę. A, przebiegłość rośnie mi i jej. Lekka kamizelka skórzana. Popatrzmy, co to. Więcej pancerza, odbicie i tak dalej. Ale ja się zastanawiam, czy to zwrotce nie będzie lepsze. Dokładnie. Lepiej, żeby ona coś takiego miała. Dobra, czy ja z tego pancerza furii coś wyniosę? Odbicie, odzyskiwanie, generalnie lepsza wersja mojej. Aha, tylko że nie mogę nic z tym zrobić, tak? No to dobra, to sobie zostawiam gdzieś tam z tyłu. W razie gdyby jej się zachciało nosić ten pancerz jeszcze. Serdeczne F6. No i porozmawiajmy z tym kupcem może więcej. Dobra, dziękuję, że odwiodłeś wzgardzonych od najgorszego. Żyjemy w smutnych czasach, w których uczciwa praca jest traktowana jak przestępstwo. Zatem ile warte było dla ciebie ocalenie twojej skóry? Och, cóż, naturalnie. Hagnon odchrząkuje, a na jego twarzy na krótką chwilę pojawia się grymas niezadowolenia. Za dobry uczynek wypada odpłacić się tym samym. Gdy uruchomię sklep, sprzedam ci zaopatrzenie za grosze i dam dobrą cenę za każdą osobliwą broń, którą mi przyniesiesz. Rzecz jasna, jeśli wymierza w ciebie palec, jeśli się za mną wstawisz, gdy te żelazne oprychy będą chciały mnie znów obrabować. Fair deal. Raz ci się z nami poszczęściło, handlarzu. Dopilnuj, żeby w przyszłości nie kusić losu. Pasuje mi to. Dobra, przejdźmy się tu po okolicy, bo może coś znajdziemy. Tu jest wyjście na mapę. Ale obejdę sobie to dookoła, żeby tak z ciekawości się
temu wszystkiemu przyjrzeć. Widzisz przed sobą skromny grób, oznaczono go wysłużonym mieczem. Okej. Okay. To już wiemy, że jest to jeden z... Znaczy, jest to syn Archonta. Jakby to kiedyś mi było potrzebne, to od razu będę wiedział. Zaraz, bo mi uciekła kamera. Zaraz się będę przedstawiał. Aha, czyli tu nic tak naprawdę nie ma. Balustrady wykonane z nieskazitelnego i starannie pociętego drewna, te mury nie były jeszcze świadkiem żadnej bitwy. Dobra, dalej się już nie odsunę, więc to sobie na razie zostawię. Strażnik wyciąga broń, zatrzymuje cię. Ani kroku dalej. Wchodzisz na teren wzgardzonych. Po co tu przyszedłeś? Jestem Opera Wraith, stanowiciel losu Tunona. Przynoszę słowa samego Kairosa. Słowa przeznaczone jedynie dla uszu twoich dowódców. Bach. Rozumiem. Strażnik wyraźnie odpręża się i opuszcza broń. Witam cię w naszym obozie w imieniu wzgardzonych archontów. Archontów znajdziesz w namiocie dowodzenia przez bramę i dalej prosto. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Pentibor. Bądź pozdrowiony, stróżu prawa. Mężczyzna odziany w kupieckie szaty wita cię z uśmiechem. Jeśli ciążą ci niepotrzebne pierścienie, może zrobisz, jeśli pozbędziesz się ich przed bitwą. Skoro wzgardzeni są w stanie cierpieć obecność kupca w swoim... obozie, musi to być osoba sprzedająca wyłącznie najprzedniejsze towary. Wskazuje na swoją kolekcję tarcz, racji żywnościowych, toreb, bukłaków i innych rozmaitości. Śmiało, może wpadnie ci coś w oko. Jak to się stało, że pracujesz ze wzgardzonymi? Dzięki ciężkiej pracy i dobrym dostawcom, gdy ludzie Tunona przyszli do mojej wioski, wręczyli wszystkim kupcom różne listy, na których figurowały rzeczy, którymi mogą albo nie mogą handlować. Uśmiecha się i kładzie ręce na biodrach. Hegemon w swojej mądrości musiał uznać moją pracę za dobrą, gdyż zezwolono mi na handel wszelkimi rodzajami towarów, a co najważniejsze uzbrojenie. Niewielu handlarzy może legalnie sprzedawać broń. Było tak jeszcze, nim nadciągnął Hegemon. To pokaż, co masz na sprzedaż. Sprawdźmy, czy znajdziemy coś, co ci się spodoba. Spiżowe cuda, owoce, sery, ryby... Ja bym sobie wziął coś, co zwiększa wiedzę. Tam to były jakieś takie grzybki, nie? Zestaw grzybków czy grzybek jakiś w ogóle. Krwawy mech, zestawy obozowe, sigil, mrozu, rdzeń. Okej, dobra. Co my tu mamy na przykład? O. W naszej skrytce. Tu chyba nic nie ma takiego. Ceremonialne rękawice? A, no tak. To są te moje rękawiczki. Dobra, na razie nic mi nie trzeba, nic nie potrzebuję, wszystko zostawiam. Dobra. Fajnie, że wiemy, gdzie już jest kupiec. Rona. To też mi na razie nic nie jest potrzebne. Przejdźmy się po tym obozie i zobaczmy, co tu jest. Buty kamiennej tarczy. Dobra, zawijajmy wszystko na razie. Na stole leżą rozmaite zioła lecznicze. Can't do that. No proszę. Ciężki hełm spiżowy z piropusze. Na razie ograbię cały ten obóz. A później się będę przejmował całą resztą. No co to? Krwawe coś tam. Obrona przeciwko atakom na krwotok. Niewrażliwość na krwotok. Fair deal. Przejdźmy się na razie po obozie, zanim będziemy rozmawiać dalej z ludźmi. Przecież. Co my tu mamy? Imperialna falkata żelazna. Na razie zabieraj wszystko. No i dobra, to by było na tyle, chyba.
Nie zobaczmy, cośmy tam złapali. Trochę tego śmiecia jest, co? Kamienna tarcza, lekki pancerz. O, i zwrotce się przyda. Bach. Gdzieś tam to wrzucamy. Co my tu jeszcze mamy? Lekka kamizela skórzana. To jest takie samo, co i ona ma. A w moim przypadku coś to daje? Pewnie, że coś to daje. Więc ja zakładam to samo. Hełm. Kołpak precyzji. Ostrość. Co daje ostrość? Precyzja trafień. Czyli szansa na trafienie się zwiększa. Zwiększa się odbicie oraz celność, ale odzyskiwanie gotowości jest mniejsze. Ja bym wolał częściej strzelać, więc może odzyskiwanie gotowości to tak... Tylko hełm szkarłatnej furii jest dla niej lepszy na razie. Dobra, w sumie mogę sobie... Gdzie ja to mam? No. Mogę sobie w sumie to założyć. Niech na razie będzie. I ta falkata, bo jest jednoręczna. Przybicie pancerza, obrażenia na sekundę są mniejsze. A no właśnie, bo ona ma tutaj dwie bronie. +8 do 11, ale pomniejsze parowanie, a na drugiej broni jest pomniejsza celność, więc generalnie na razie wychodzi lepiej zatrzymać to, co już mamy. Dobra, tośmy sobie przeanalizowali ekwipunek, serdeczne F6. To bierzmy się, może porozmawiajmy z Kowalem. Isotanis. Klnie w głos, gdy ostrze z cienkiego żelaza łamie się pod uderzeniem jego młota. Nie po to wziąłem się za to rzemiosło, aby reperować broń za pomocą złomu, ale skończyły nam się zapasy. Ociera pot z czoła i przygląda się uważnie. Dlaczego nie wykorzystacie spiżu? Ostatecznie się nada, można go powyginać, można go powniatać w walce, a potem przywrócić mu dawny kształt, w przeciwieństwie do tego odpornego żelaza. Spogląda z obawą na stertę sprzętu do naprawy. Do tego zawsze mamy pod dostatkiem cyny i miedzi, więc surowiec nie stanowi problemu. Mało który kowal potrafi wytwarzać duże ilości spiżu do celów wojskowych. Zazwyczaj materiał wychodzi miękki. Rozejrzyj się po obozie. Wyposażamy legion od stóp do głów w żelazo, ponieważ taniej i łatwiej wytwarzać je na dużą skalę. Ze spiżem tak nie jest. Wzgardzonych nie bez kozery nazywa się żelaznym legionem. Strategia i umiejętności są naszym kręgosłupem, ale pazury mamy z żelaza, doskonałego materiału wytwarzanego przez kowali z rozstajów Letiany. Mówiłeś coś o niedoborach żelaza. Niestety, ostatni transport, który płynął do nas rzeką Matani, zaginął w okolicach echowej przeprawy. Obawiam się, że w związku z odcięciem doliny nie możemy liczyć na inny. Żelazo ze spolonych należy do Tunona. Dlaczego dopiero teraz się o tym dowiaduje? Ciszej! Isotanis wzdryga się i sam zcisza głos. Grobowy aż nie chce, żeby wybuchła panika. Ani żeby wieści dotarły do gwardii wenderiańskiej. W najlepszym przypadku żelazo wypadło z łodzi i rdzewieje na dnie rzeki. W najgorszym zaś znajduje się w rękach wroga. Jeśli zawędruje do Echowej, mogę rozejrzeć się nad żelazem. Doceniam to. Wielki generał też, bardziej niż ci się wydaje. Może i nie jest skory do składania podziękowań obcym, ale wiem, że będzie wdzięczny za twoją pomoc. Jeśli nasze żelazo zostanie odzyskane, bardzo się nam przyda do działań wojennych. Możesz być spokojny. Zajmę się tym. Dobra. Wiedziałem, że Tunon miał dobry powód, by cię tu wysłać. Sąd nie zwykł ryzykować, gdy stawka jest wysoka. Spogląda na leżącą obok skrzynię i wskazuje na niewielki symbol wycięty w drewnie. Widzisz? W ten sposób rozróżniamy skrzynię z żelazem od innych. Nie rzuca się w oczy, żeby nikt za bardzo się nimi nie interesował. Wypatruj tych znaków. Pomyślnych poszukiwań. No to chciałbym zobaczyć twoje towary. Dobra, no i mamy kościora. Co my tu mamy? Lekkie pancerze, które mi akurat nie są potrzebne. Za to mamy kilka takich lepiej wykonanych rzeczy. I z tym będziemy się kiedyś tam borykać. Kiedyś będziemy tam szukać. Natomiast na razie...
Na razie sobie nic nie będę ruszał z ekwipunkiem. Nie potrzeba mi jakby specjalnie niczego, więc sobie wszystko to zostawię, co mam, na sprzedaż w przyszłości. Ewentualnie nawet doposażenie kolejnego sojusznika. Większość smrodu pochłania świeża słoma w rogu celi. Okej. Okay. Barik. Kim jest Barik? Nie jesteś w stanie odczytać wyrazu twarzy pod pogiętym hełmem zakutym w żelazo. Żołnierz patrzy na ciebie w milczeniu. Okej. Okay. Ochrona. Dobra. Gorzki żart. Chwała głosom Nerata. Wykrzykując pozdrowienie tak, żeby wszyscy słyszeli, szczerzący zęby w uśmiechu krwio... Piewca uderza swoją laską o ziemię, gdy się zbliżasz. Stanowiciel opera Wraith, jak mniemam. Uśmiech znika z jego twarzy, a jego miejsce pojawia się nieprzyjemny grymas. Jestem Gorzki Żart, emisariusz Szkarłatnego Chóru. Trzeba było popracować trochę nad Szkarłatnym Chórem, jeżeli chodzi o ich przychylność. Gorzki Żart patrzy na ciebie ze zniecierpliwieniem. Jak to jest pracować ze wzgardzonymi? Cóż mi powiedzieć o Szkarłatnym Chórze? No to jak to jest pracować? Prycha na chwilę, ucieka wzrokiem, po czym pociąga nosem i ponownie skupia się na tobie. Służenie pod komendą żelaznej wiedźmy to Belga. Swój tytuł wywłaszczyła w jednym pojedynku. W jednym! Powinna nieustannie dowodzić swego przywództwa, pokazywać, że nie jest, nie zasługuje i że na nie zasługuje i nie potrafi... I że potrafi je obronić. Boże, co ja mam z tym czytaniem? Jak człowiek za długo patrzy w tekst i musi za każdym razem czytać, to aż... To będzie oznaczać, że zaraz będziemy kończyć. Słabi powinni znajdować się na samym dole hierarchii armii, a nie piąć się na jej szczyt. Przydzielenie mnie tu również jest obelgą. Nie zniosę, ale zniosę ją dla dobra chóru. Gorzki żart węszy w powietrzu, uśmiechając się kącikiem ust. Jeśli uda mi się ujrzeć na własne oczy porażkę wzgardzonych, to będzie wspaniały dzień. Chór to przyszłość teraz. Ci, którzy obawiają się naszego nieuchronnego triumfu, budzą we mnie jedynie litość i pogardę. Gorzki żart spogląda na ciebie, unosząc brew. Co dokładnie chcesz wiedzieć? Wszystko mi w zasadzie chyba powiedziała zwrotka. Jak to się stało, że dołączyłeś do Szkarłatnego Chóru? Tego akurat... Tam, powiedzmy, że umówmy się, że musimy wiedzieć. Jaką funkcję pełnisz w chórze? Jestem krwiopiewcą. Dzięki swej magii mogę zapanować nad wolą innych i odwrócić losy bitwy. Zdaje się, że bardzo lubisz głosy Nerata. Gorzki żart przez chwilę mruga intensywnie, krzywiąc się bez słowa. To na razie wszystko. No, to ciekawe. Dobra, to Gorzki żart jest obgadany. Lucia i Markus. Tutaj jest namiot, więc sobie jeszcze zaczekam. Tu już chyba nic nie mamy, nie? Jestem Lucia, to Markus. Wzgardzona wskazuje na mężczyznę w zbroi stojącego u jej boku. Ty zaś musisz być stanowicielem. Spod jej hełmu dochodzi cię ledwo słyszalna drwina. Przydzielono nas, by zapewnić ci wszelkie wygody, wtrąca pośpiesznie Markus, podczas twego pobytu na ziemiach wzgardzonych. Jeśli będziesz potrzebował miejsca do wypoczynku, możemy rozpocząć stosowne przygotowania. Co możemy dla ciebie zrobić? Łowca. Czy w wierzchołku? Boże, kto robił to tłumaczenie? Można zapolować, czy zostaje nam jedynie walka pomiędzy sobą? Jeśli chodzi ci o zwierzynę łowną, chór wybił wiele zwierząt w początkowych fazach podboju. Większość mięsa, które mamy, jest solona i co ważne, pochodzi z północy. Nie ufam południowcom w kwestii odżywiania bydła. Nieliczne zwierzęta, które trzymamy w zagrodach lub jamach, przeznaczone są dla starszych oficerów. Jestem pewna, że należy ci się to czy owo. Chętnie popatrzyłabym, jak jesz, aby nie zapomnieć smaku świeżego mięsa. Okej. Okay. Markusie, opowiedz mi o sobie. Niewiele jest do opowiadania. Przeszedłem szkolenie w Forcie Stanowczość, a to moja pierwsza kampania. Jestem dumny, że mogę służyć w Legionie. Zostałem ranny podczas bitwy w bramach osądu, ale dzięki ochronie grobowego Asha wróciłem do zdrowia. Zawdzięczam mu życie. Czy ty się właśnie chwalisz, że dałeś się zaskoczyć i oberwałeś włócznią w brzuch? Nie powinieneś rozpowiadać
że jakiś brudny terasowiec pokonał cię w walce. Jesteś rozgoryczona, że Lord Ash nigdy nie zwraca na ciebie uwagi. Przyjąłbym ponownie cios tamtą włócznią, jeśli miałoby to przynieść chwałę wzgardzonym. Kairos wie, że bym się nam przydała. Jesteśmy elitarnymi wojownikami północnej armii, a z jakiegoś powodu hegemon wciąż nie darzy nas pełnym zaufaniem. Lucia, opowiedz mi o sobie. Robię to. Bez entuzjazmu ponosi swoją ciężką tarczę. I to dźga w powietrze włócznią. Lucia wzrusza ramionami. Średnio się sprawdzam w roli gospodyni. Nie zważaj na mój sarkazm. Napatrzyłam się na Legion podczas kampanii po przelaniu takiej ilości krwi. Udawanie honorowych po prostu mnie męczy. Spogląda na ciebie uważnie. Północ to mój dom, a każdym z tych żelaznych drani w obozie jest dla mnie jak rodzina. Nie znajdziesz drugiej takiej armii, w której każdy członek falangi jest uwielbiany i otaczany troską w takim samym stopniu jak każdy inny. No ciekawe. Zdaje się, że dobrze sobie radzisz z bronią, Lucio. Wzgardzenie przychylność 1, znaczy, że... Aha. Tak, jeśli będziesz kiedyś chciał, żebym zajęła się twoim sprzętem, po prostu daj znać, puszcza ci oko. Lucio, czy ty flirtujesz ze stanowicielem Tunona? Spokojnie, Markusie, gdybym chciała sobie ulżyć, mogłabym wybrać spośród jednego z wielu niewolników w obozie. Jednakże przez wizjery hełmu Lucii widzisz, jak jej oczy lustrują cię od stóp do głów. Daj znać, jeśli będziesz potrzebować kogoś, kto ogrzeje ci posłanie. Ja śpię w zbroi, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Okej. Okay. Jak dla mnie twoje umiejętności sprawdziły się w walce z wiarłomcami, Markusie. Każda bitwa to przypomnienie o wyższości Legionu. Wiarłomcy są pełni zapału, ale nie mają niczego, co mogłoby pokonać nasze północne wartości i miłość grobowego Asha. Jeśli chcesz tego doświadczyć, mogę poświęcić swój czas i skrzyżować z tobą ostrza. Jak to jest służyć ze wzgardzonymi? Wbrew temu, co sugeruje nasza nazwa, Legion cieszy się większym poważaniem niż jakakolwiek formacja zbrojna w Terratusie. W przeciwieństwie do chóru, posiadamy tradycję, dyscyplinę. Potrafimy ze sobą współpracować, a do tego łączy nas wspólny cel. Markus rozgląda się po obozie. Nie jest nas wielu, ale to nawet lepiej. Jesteśmy mocno zszytą rodziną, którą łączy duma i wzajemne zaufanie. Dobrze to ująłeś. Po tym, jak byliśmy świadkami sporów i rozłamu pośród obrońców młodszych krain, uważam się za szczęściarę, będąc w najbardziej zgranym legionie wśród zastępów hegemona. Mimo, że nie zawsze jesteśmy tymi najskuteczniejszymi. Skoro legion na każdym kroku wspomina o honorze, skąd wzięła się nazwa Wzgardzeni? Obawiam się, że nie mnie o tym opowiadać. No okej, niewystarczająca reputacja. Markusie, chciałbym, żebyś mnie trochę podszkolił, albo Lucio, przydałby mi się trening. Okej, czyli możemy za pieniądze podnieść umiejętności walki daną bronią. Albo parowanie. Oj, to jest całkiem niezły pomysł nawet, nie? Ilość treningów na każdym poziomie. Trochę to wygląda jak w serii The Elder Scrolls, nie? Tam też mieliśmy 5 treningów w Oblivionie i Skyrimie i na każdy poziom postaci. Okej. Okay. Chociaż ja bym wolał znaleźć łucznika w takim wypadku przed osiągnięciem kolejnego poziomu. I ja sobie mogę na to pozwolić, natomiast zwrotka będzie musiała się chyba dosyć szybko ogarnąć, jeżeli chodzi o inne umiejętności. Jeszcze chciałbym zobaczyć, czego Lucia może mnie nauczyć. Uniki, atletyka i broń miotająca. Oj, tutaj już jesteśmy gdzieś bliżej tego, co sam chciałbym mieć. Czyli uniki. Uniki jak najbardziej. To nie jest taki zły pomysł. Bo jakbym uniki podniósł, to tam w którymś momencie w drzewku jest, że uniki zastępują nam parowanie, no nie? W walce. Jeżeli są wyższe. O. I to sobie mogę podnieść, jak najbardziej. Nie wiem, jak będzie ze zwrotką, więc na razie tego nie ruszam, bo nie wiem... Muszę zobaczyć sobie w jej drzewku, czy ona też ma uniki, czy tylko ma parowanie na przykład. Muszę sobie to sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Ale to tam kwestia. Pewnie wezmę sobie u niej uniki i złapię jeszcze jakiegoś tarczownika ze sobą do drużyny. No i maga oczywiście, żeby gdzieś tam nas AOE nam robił.
A przebiegłość dostałem za co, przepraszam bardzo? No to serdeczne wszech, zanim system się rozmyśli. O, i coś tu mamy. Fiolkę z męczącą toksyną. Przy trafieniu krytycznym przez broń przez 300 sekund osłabienie. No, nam przyda się nawet na sprzedaż. Tu mamy co? Możemy sobie odpocząć, podejrzewam, w tym namiocie, ale na razie nie potrzebuję odpoczynku. O, i skrzyneczkę mamy jeszcze tutaj. A, i przebiegłość mi zaawansowała z tego powodu, bo znalazłem po prostu skrzyneczkę dodatkową. Granacik, topazik, krwawy mech, oczywiście, zabieramy wszystko, będzie można coś sprzedać. Super. Więc w przebiegłość warto sobie trochę przyinwestować. Jak tam nasze punkty życia, zwrotki i nasze? No, mniej więcej takie same, tylko statystyki mam chyba troszkę większe. Dobra. Słuchajcie, w takim wypadku... ja wam na obecną chwilę serdecznie dziękuję. W następnym odcinku pogadamy sobie z dwoma archontami w namiocie i prawdopodobnie wybierzemy się na poszukiwanie żelaza, które gdzieś tam przy rzece zaginęło. Nie? Dziękuję wam, że byliście ze mną. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku Tyranny.